muszę także nawiązać do słów Majki Jeżowskiej, która cię ostatnio dosyć mocno skrytykowała. Ponoć nie szanujesz starszego pokolenia. Czy ty też to tak odbierasz, czy to był po prostu przypadek, że jej nie zauważyłeś? Ja jakby nie komentuję tej sprawy, dlatego że ja jej w ogóle nie rozumiem. Bo nigdy w życiu nie postąpiłbym tak, że gdyby ktoś obok mnie stał, nie powiedziałbym mu dzień dobry, więc nie wiem, dlaczego w ogóle został poruszony taki temat i było to dla mnie ogromnym szokiem. Myślisz, że Majka Jeżowska zareagowała trochę zbyt emocjonalnie? Nie mam pojęcia. W życiu nie zareagowałbym w taki sposób. I myślę, że ludzie, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że nie ma znaczenia to dla mnie, czy ktoś jest gwiazdą, czy też nie jest gwiazdą. Zawsze się witam i zawsze jakby życzę każdemu naprawdę wszystkiego dobrego. A ty czujesz się gwiazdą? Nie odpowiem na to pytanie. Michał, to teraz chciałam nawiązać do twoich niezwykłych włosów. Niejedna kobieta ci zazdrości. Dzisiaj postawiłeś na prostą fryzurę. Wolisz się w kręconych czy w prostych? Myślę, że życie jest... polega na zmianach. Ja po prostu lubię zmiany i nie ma czegoś, co bardziej wolę. Wszystko jest dobre po prostu.